Dzień dobry, wieczór, Polsko! Kiedy parę lat temu uświadomiłem sobie tak w pełni, że nigdy fizycznie nie wygram z chorobą oczu, mój tata powiedział mi, że w życiu będę miał dwa razy ciężej niż inni ludzie, ale przez to muszę dawać dwa razy więcej od siebie. Zrozumiałem to. Dzisiaj to zrozumiałem. Zrozumiałem również, zakładając kanał na YouTube, że muzyka jest językiem uniwersalnym. Muzyka jest światem, w którym nasze wady, nasze ubytki przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Zrozumiałem również, że mogę być przewodnikiem dla innych ludzi. Mogę wzmacniać w was wiarę w to, że marzenia się spełniają. Na przykładzie swoim, a dzisiaj na przykładzie 9-letniego Filipa. Zgłosiła się do mnie fundacja Mam Marzenie, która przedstawiła mi właśnie historię Filipa. Pomimo, że moje oczy są chore, potrafią dostrzec w ludziach dobro i pomimo, że serduszko Filipa jest chore, wypełniają je marzenia. Jedno z takich marzeń to spotkanie ze mną, drugie bardziej fizyczne. Chciałby po prostu nowy komputer, gdyż jego grat jest starszy od niego samego. A trzecie to takie, że chciałby za moim przykładem nagrywać kiedyś filmiki na YouTube. Więc osobiście zawiozę mu komputer i wezmę ze sobą kamerę, aby Filip mógł wystąpić w filmie na YouTube, stać się bohaterem tego filmu. Spełniamy trzy marzenia za jednym rozmachem. Strasznie się cieszę, jestem gotowy właśnie do drogi. Filip nie wie, że przyjedziemy, więc będzie to dla niego pewnie zaskoczenie. Zobaczymy, jedziemy. Jedziemy spełniać marzenie Filipa. Filip. Mamy 200 km, czeka nas jakieś 2,5 godziny jazdy. Ale najpierw musimy zakupić komputer, o którym marzy. Więc no mamy obok... Dwa marzenia w jednym, dwa w jednym. Tak, o to chodzi. Mamy obok galerię, więc wejdziemy, na pewno jakiś fajny zestaw wybierzemy. Chodź. Jesteśmy gotowi do drogi, mamy sprzęt. Mam nadzieję, że będzie śmigało na tym coś więcej niż Gothic. Jestem pewien. Czeka nas ponad 200 km. Jedziemy 20 km za Bydgoszcz. Więc życzę nam szerokiej drogi. Filip się nas nie spodziewa. Mam nadzieję, że go dostaniemy. Ruszamy. Jesteśmy już w połowie drogi. I w sumie nie mogę się doczekać. Świetna sprawa. W ogóle mój kanał powstał, aby udowadniać ludziom, że marzenia się spełniają. Na moim przykładzie. A teraz mogę to udowodnić na przykładzie Filipa. Mogę spełnić czyjeś marzenie. Mi się wydaje, że to jest ważniejsze niż spełnianie własnych marzeń. No i cóż, trochę się denerwuję. Nie wiem czemu, stresuję się trochę bardziej niż przed koncertem. Może dlatego, że się boję, że nie spełnię jakiegoś oczekiwania, ale będę po prostu sobą, taki jaki jestem na co dzień dla was na YouTubie, więc myślę, że Filip zna mnie z tej strony i nie muszę niczego udawać. Jak polubił mnie takiego, jakim jestem na kanale. Polubił mnie chyba w rzeczywistości. Liczę na to. Tak więc widzimy się na miejscu. Ciekawe, czy będzie mnie kojarzyć. Chyba raczej tak ogląda filmy i śledzi to. Myślę, że nie będzie z tym problemu. To zobaczymy. Do zobaczenia na miejscu. Dobry. Dzień dobry. Tu mamy mistrza przed sobą. Przyjeżdżałem, więc pomyślałem, że cię odwiedzimy. Cześć. Cześć. Gimper jestem. Nie przyjechałeś na koncert, więc myślałem, że przyjedziemy do ciebie. Czy nie mnie się spodziewałeś? No, nie spodziewałem się ciebie. To dobrze. Niespodziewane niespodzianki są najbardziej niespodziewane. Komputer też chciałeś? Tak. Żeby
żeby oglądać YouTube'a. No. I grać w gry. No to co, pomyślałem, że na YouTube też będę kiedyś nagrywała walki na lawę. No to będziemy mogli razem nagrywać. Podobają ci się walki? Tak. A masz moją płytę? Tak. Ja ci przywiozłem dwie. Aż dwie. Jedna, której już nikt nie ma. Nie można jej dostać, a druga nowa. Jesteś w armii, tak? Miałem swoje konto na YouTube i cię zasubskrybowałem. A to czekaj, dam ci jeszcze na pamiątkę swojego, bardziej osobistego, żebyś miał. Zobacz. Armia Cesarska. Też masz. To jest bardziej osobiste. Tego już nikt nie ma, oprócz mnie, teraz ty będziesz miał. To jeszcze coś mamy dla ciebie. To jest zagran, mój komputer? No, teraz już twój. Weźmiesz go? On jest ciężki, wiesz? Ja nie, nie wezmę. Nie weźmiesz? Dobra, to na razie go postawimy. O, albo gdzie go ci zanieść? O. Do Filipa, do pokoju. Dobra. Dobra. Idziemy przez tydzień. Idziemy się wyluzować trochę. Wielu z was pewnie słyszało opowieść o krainie na szczycie tęczy, gdzieś wysoko w chmurach. Pozwólcie, że was dzisiaj tam zabiorę. Zamknij oczy, ja zabiorę cię w podróż do krainy, w której rządzi miłość i pokój. Lecimy wśród obłoków, goniąc ptaki. Dziś jest ten dzień, w którym nic nas nie zmartwi. Nie ma tam bogatych, nie ma też i biednych. Przyjaciele są oddani i wierni. Nie ma śmierci, bólu ani cierpienia. Nikt nie choruje, nie ma głodu, za to są marzenia. Gdzieś na szczycie tęczy jest kraina, którą znacie z opowieści. Niebieski świat, w którym brak jest agresji. Świat bez wad, w którym życie wciąż tętni. Jak Namek nagle łapie oddech, czas na wojnę. Zbliża się przeciwnik silniejszy niż kiedykolwiek. Ból, krew, pot i łzy. Walczymy do utraty sił. Nad tęczę, okej? Pofrujmy nad tęczę. Jest mi smutno, bo będziemy musieli już jechać. Ale myślę, że się jeszcze zobaczymy. Co? Tak. Będzie okazja? A jak będziesz starszy, to zapraszam na koncerty. Albo do współpracy na YouTubie, bo mówisz, że chciałbyś też być YouTuberem, chociaż tak. Lepiej się uczyć i nie być. Ale wszystko jest możliwe. Dzięki. Cześć. Jesteś gość. 3, 4. Najgorsze są pożegnania, odjazdy i też tak trochę czuję niedosyt, bo Filip okazał się super chłopakiem. No i za serce mnie trochę to złapało i w sumie teraz wiem, że spełnianie marzeń innych jest o wiele cenniejsze niż własnych. Dobra, już nie kręć tego, ale było super.